Samochody elektryczne to jest ta część rynku, którą troszkę nam się wciska na siłę i chcąc nie chcąc te samochody pojawiają się na drogach, więc będą się też pojawiać w takich zakładach jak nasz w celu montażu sprzętu Car Audio. Witajcie w kolejnym odcinku Pani Tomku z serii Czemu to nie gra? Dzisiaj będziemy się zajmować samochodem elektrycznym. Za mną stoi Audi e-tron, czyli ta część rynku moim zdaniem samochodów elektrycznych, która potrafi powodować emocje i gdzie ten sens samochodów elektrycznych i silników elektrycznych chyba jest największy. Ten kadr już Wam wiele powie, bo to nie jest zwykła zabudowa, to jest zabudowa z bagażnikiem prezentacyjnym i to takim na full wypasie. Jak chcecie zobaczyć, jak takie zabudowy robimy, to zapraszam na film. Okej, zacznijmy więc, bo będzie o czym opowiadać i to nie będzie krótki filmik, ale postaram się płynnie i do celu. Mamy więc Audi e-trona, tak jak powiedziałem, wersję GT z systemem Bang & Olufsen na pokładzie. I tu Was zaskoczę, bo zanim dojdziemy do systemu audio, to jeszcze chwilkę poopowiadam o tym, co zrobiliśmy we wnętrzu, bo trzeba było troszeczkę je poprawić. Ponieważ wiecie, że jak nas obserwujecie, to wiecie, że współpracujemy z tapicerami i z chyba najlepszą firmą w kraju, jedną z najlepszych w Europie, czyli Scarlett Design. Poleciliśmy też klientowi i też na jego troszkę prośbę coś zrobić z wnętrzem, bo to była wersja Audi e-tron GT, która w środku nie była wykończona skórą, jeżeli chodzi o górne części deski, o podłokietnik, o tunel środkowy. Jest taka wersja e-trona GT, nawet o tym nie wiedziałem. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie połacie górne, deski rozdzielcze i tapicerek, wszystko jest plastikowe i to takie troszeczkę, nawet bym powiedział, sorry, ale fiatowskie. Więc musieliśmy troszeczkę to poprawić. I zleciliśmy w firmie Carlex Design zrobienie czegoś takiego, żeby obszyli nam całe wnętrze skórą i alkantarą. Jak teraz możecie zobaczyć sobie na zdjęciach, wszystkie tapicerki boczne, deska rozdzielcza, tunel środkowy, wszystko zostało rozebrane, wyciągnięte z samochodu, dowiezione do Carlex Design i tam chłopcy sobie z tym świetnie poradzili. Teraz to auto zupełnie inaczej wygląda. Także taki krótka wcinka odnośnie tego, co jeszcze zrobiliśmy, czyli całe wnętrze zostało obszyte w skórze alkantarze, głównie w alkantarze, bo to jednak auto sportowe, alkantara się tym fajnie kojarzy, więc zupełnie inny wygląd wnętrza. To tak tylko pokrótce. No dobrze, mamy system Bang & Olufsen, 15-kanałowy wzmacniacz, 16 głośników i w zasadzie cały ten system zrobiliśmy od nowa, czyli wyleciał wzmacniacz. Dlaczego? Dlatego, że założyliśmy moduł światłowodowy. Pamiętacie, w kilku realizacjach Wam pokazywałem. To jest bardzo bliźniaczy system do Porsche Taycana i dokładnie taki sam moduł światłowodowy tutaj może zaistnieć. Podłączamy moduł światłowodowy i mamy wyjście i możemy robić co chcemy z dźwiękiem w samochodzie. Nie wszystkie głośniki musimy wykorzystać. Wszystko robimy od nowa po swojemu i tak też tu zrobiliśmy. Zaczniemy od tego, że trzeba było wykonać słupki. Słupki musieliśmy przerobić, dlatego że w słupkach zawitały głośniki Brax GL1. To nie są małe głośniki wysokotonowe, potrzebują dużo miejsca i przestrzeni, więc trzeba te słupki zabudować. Jak pewnie wiecie z naszych realizacji, musiało się odbyć skanowanie tych słupków, potem projekt w 3D, potem drukowanie, obszywanie. Powiem Wam szczerze, że ta wersja tych słupków do dzisiaj mi się nie do końca podoba, jeszcze będę ją poprawiał, a tych wersji, zanim zamontowaliśmy tą ostateczną, niby ostateczną, bo jeszcze nie jest ostateczna, było 5, więc to nie były proste słupki. Każda z tych 4 poprzednich nam się, znaczy, to bardziej mnie się nie podobała, została wywalona do kosza i powędrowała 5, która jeszcze będzie poprawiana. Ale możecie zobaczyć na zdjęciach, że to już wygląda dobrze, ale jeszcze nie tak, jak bym chciał. Więc to były słupki i Braxy GL1. Drzwi, tam są miejsca na głośniki średniotonowe, zdecydowaliśmy się też na Braxa, czyli w drzwiach wylądował również Brax głośniki średniotonowe. Jeżeli chodzi o doły w drzwiach, jest tam miejsce na 20, więc zamontowaliśmy 20 i tutaj i 7, high-endowy głośnik 20 cm, czyli cały przód, centralny głośnik, również Braxa głośnik średniotonowy, więc cały przód mamy od całkowicie od nowa. Jeżeli chodzi o tylne drzwi, również zamontowaliśmy i 7, tylko w konfiguracji takiej, że są z głośnikiem wysokotonowym, również i 7. I tylne efektowe zostawiliśmy głośniki fabryczne, bo uznaliśmy, że będą one tylko uzupełniały tło z tyłu, nie mają wpływu zbytnio na jakość tego, co słyszymy z przodu, więc zostawiliśmy je fabryczne. Tak wyglądał system, jeżeli chodzi o podział głośników.
Czyli jak widzicie, wszystko zupełnie od nowa i całkowicie po naszemu. Drzwi przednie zostały i tylne zostały oczywiście wygłuszone. Zobaczcie sobie na zdjęciach, jak rozebraliśmy drzwi, co tam się działo w środku. Tam nie było żadnego fabrycznego wygłuszenia. Wygłuszyliśmy zewnętrzną połać blachy, wewnętrzną, zamknęliśmy je całe. Jeżeli chodzi o wszystkie otwory technologiczne, oczywiście w ten sposób, żeby tam był potem dostęp do wszystkich technicznych rzeczy. I oczywiście wygłuszyliśmy tapicerki od środka pianką, zamontowaliśmy wspomniane głośniki i drzwi mamy praktycznie z przodu, z tyłu załatwione, głośnik centralny załatwiony. Zasilanie. Zasilanie to dwa wzmacniacze PSX DSP Ultimate, przy czym jeden z tych wzmacniaczy pracuje z wbudowanym procesorem, a drugi pracuje tylko jako końcówka mocy, zarządzaniem procesor wbudowany w PSX DSP, bo tam mamy taką możliwość. Jeżeli chodzi o zasilanie sekcji basowej P1, czyli również z serii P, tylko P1 jednokanałowy monofoniczny dla głośników basowych, a głośnikami basowymi są głośniki Helixa z serii Impact, jak widzicie. Dwa takie głośniki z tyłu. Jak wspomniałem na samym początku materiału, jest to samolot elektryczny, więc musieliśmy przeprowadzić test, zobaczyć, jak się zachowa centrala zarządzająca energią w samochodzie, czy nie potraktuje naszych wzmacniaczy jako zło i nie odetnie nam zasilania, no bo mamy przetwornicę DC-DC, która przetwarza prąd z ogniwa trakcyjnego na akumulator 12-woltowy akcesoryjny. Trzeba sprawdzić. Generalnie w większości samochodów elektrycznych ta granica mocy to jest 1500 W na 12 V. Do końca nikt nie podaje, ile to dokładnie jest, ale trzeba robić testy, więc zainstalowaliśmy cały ten sprzęt na krótko na kablach i przejechaliśmy się tym samochodem z odpalonym sprzętem, z subwooferami włączonymi w skrzynkach, tylko tak wrzuconych, żeby zobaczyć, jak zareaguje samochód. Nic się nie stało, więc przystąpiliśmy do montażu tego docelowego, jeżeli chodzi o tył samochodu, o tą część prezentacyjną. I teraz jak to wygląda, jak robimy zabudowę prezentacyjne? Mało takich u nas oglądacie, bo też nie dużo chcemy ich robić. To są zawsze zabudowy, na których, jak chłopcy się śmieją, nie zarabiamy. Bo zawsze takiej zabudowy prezentacyjnej wrzucam swoje kilka pomysłów, które potem edytują pierwszy pomysł. I to powoduje, że ilość godzin się znacznie powiększa. Czasem coś wywalamy do kosza, robimy od nowa, bo mi się nie podoba. Miałem inny pomysł, inaczej to sobie wyobraziłem, potem inaczej wyszło. Wszystko zaczyna się zawsze od tego, że mam jakiś pomysł na tą zabudowę i bazuje na tym, ile wzmacniaczy, jakie wzmacniacze, co wkładamy do środka, do bagażnika, jakie subwoofery, ile mamy miejsca w tym bagażniku i staram się to jakoś rozłożyć. I pierwszy zawsze jest rysunek. Jest zawsze rysunek ogólny, który tworzę sobie na bazie własnego pomysłu. To jest taki ogólnikowy, jak ten bagażnik ma wyglądać. Potem na bazie tego rysunku jest kolejny rysunek, który już się skupia na tym, jak mają wyglądać wzmacniacze w detalach. Potem się skupiam na tym, jakimi materiałami będę to wykańczał, tą zabudowę. Potem się skupiam na tym, jak będę ją podświetlał i tu jest zawsze jakaś tam walka jeszcze na temat tego, jak te podświetlenia będą wyglądały, one się jeszcze potem w realizacji zmieniają. No i potem mamy jeszcze kwestię tego, że czasem te materiały wykończeniowe albo coś wrzucamy do środka, albo jeszcze coś zmieniamy, bo to nie wygląda, jakbyśmy chcieli. Także to jest taka bardziej praca podczas realizacji niż od razu pomysł, realizacja i wszystko wiemy co i jak. Czasem coś mi się nie bardzo podoba i potem to zmieniam. Czasem kilka razy. Więc tak samo tu wyglądało. Rysunek był pierwszy, tak jak wam powiedziałem. Potem z takim rysunkiem przechodzę na warsztat. Tu możecie sobie teraz zobaczyć. Na chwilę przerwę moją opowieść, żeby pokazać wam, jak taka rozmowa na warsztacie w tej części bagażnikowo-prezentacyjnej wygląda, żebyście zobaczyli i zrozumieli, jak my ze sobą pracujemy. Dobra, czyli kondensator wpuszczamy do środka. Robimy linię cięcia tej skrzynki, tak jak macie to wyznaczone. W dół, tu jest kąt, to się łączy ścianką na równo. Zobaczcie, jak przekosimy ten kondensator w dół, to powinno się robić więcej miejsca. Czyli on może nie być tak, tylko może być tak ewentualnie, okay. Że tam w dół padnie niżej, nie? Bo to jakby... Czy jakieś skosy też? Fajnie by było, ale no niekoniecznie, nie? Bo tu się znowu pogubimy. Mogą być proste te ścianki, ale jakby był jakiś skos, byłoby fajnie. Potem to się łączy tutaj. Tu robimy tą nakładkę, którą potem narysuję. Tam robimy tak jak zawsze. Okienko idzie po wzmacniaczu, tu i tu widać karbon. I potem idziemy tu. Przecina głośnik. Przecina głośnik, przecina głośnik. Tu idzie na równo, przecina kondensator. Czyli kondensator widać tyle, nie? I na górę nakładkę do samej szerokości. Tak? Okej. I oni naprawdę wiedzą, o co chodzi. A potem to wychodzi tak, jak narysowałem. I to jest zajebiste.
Jak widzieliście, wszystko zostało przekazane. Chłopcy od razu wiedzieli, o co mi chodzi i zawsze tak jest, że ja im tłumaczę na bazie rysunku, o co mi chodzi. Oni to wszystko bardzo szybko kumają i rozpoczynają pracę. Czasem jest tak, i to mam to szczęście, że mam takich pracowników na warsztacie, że zmieniam koncepcję, tak jak wam mówiłem, i potem coś widzę, że nie skręca w tą stronę mój rysunek, a wykonanie jest to samo, ale ten rysunek nie był dobrym pomysłem, więc czasem coś zmieniam i oni nie marudzą, tylko robią jeszcze raz, po prostu. Jak to wyglądało tutaj? No tutaj wyglądało tak, że zaczęliśmy od skrzynki subwooferowej, ona miała być bazą dla całej zabudowy i od tego Marcin zaczął. Ta skrzynka nie była prosta, bo skomplikowany kształt, dosyć głęboko osadzona w bagażniku, potem te głośniki musiały być osadzone tak, żeby nie przeszkadzały zabudowie. Jeszcze wymyśliłem, że do środka tej skrzynki wpuścimy kondensator. Jak widzicie na zdjęciach z realizacji, był to kondensator Braxa. Zdecydowałem się na ten kondensator, bo to jest najlepszy kondensator na rynku, jeżeli chodzi o kondensatory samochodowe do systemu audio. Na pewno Brax jest topem. Może kiedyś zrobię wam film, jaka jest różnica między kondensatorem za 350 zł, a tym za prawie 2000, więc będziecie wtedy wiedzieli, o co tu chodzi. Notabene, tutaj jakby może nie wiecie, że te kondensatory samochodowe i zastosowanie do systemu audio zostały wymyślone właśnie przez Audiotech Fisher i przez właściciela tej firmy. A tak przy okazji. Więc skrzynka ciężka, trudna do zrobienia, ale daliśmy radę, od tego się wszystko zaczęło. Potem mamy drugą część, czyli część taką podłogi, która wyrównuje cały bagażnik do tego, żeby zrobić bazę dla wzmacniaczy. I tutaj się zdecydowałem na te trzy wzmacniacze, one identycznie wyglądają wielkościowo, identycznie stylistycznie. Ułożyłem je w taki trójkąt, wymyśliłem sobie, że w środku damy podświetlone logo. Potem doszło mi do tego wszystkiego, że jeszcze sobie wymyśliłem, że dodamy tam karbon, żeby było fajnie sportowo. Potem walczyliśmy z podświetleniami, dodaliśmy podświetlenia dookoła tych wzmacniaczy, pod wzmacniaczami, na tej płycie karbonowej u góry, żeby to się wszystko takie zrobiło bardziej techniczno-audikowskie troszeczkę. Chciałem, żebyśmy, jak patrzymy na ten sprzęt po otwarciu i otworzymy bagażnik, to żeby te lampy takie pocięte audikowskie przyniosły się do tego wnętrza tej zabudowy wzmacniaczy i tam też się pojawiły takie pocięte linie czerwone tych tylnych świateł. Karbon, no bo w karbon również jest w środku tego wnętrza, gdzieś tam w detalach. I ułożyliśmy tak jak na moim rysunku, który widzieliście, dodaliśmy podświetlenia, potem się jeszcze pojawiły kolejne podświetlenia, potem daliśmy logo niżej, a nie wyżej, kolejna zmiana tego, co robiliśmy. Wszystko bardzo precyzyjnie musieliśmy umieszczać, no bo praca z karbonem to nie jest prosty temat. Całość wnętrza skrzynki wykończenie oczywiście alkantarą. No i potem ta część subwooferowa musiała być połączona z tą częścią wzmacniaczy, więc daliśmy ściankę pośrednią, połączyłem to wszystko tak jak na pierwszym rysunku liniami, żeby to się wszystko zgadzało takimi audikowskimi pociętymi. Te linie przecięły nam niejako troszeczkę krągłości subwooferów, bo nie chciałem, żeby te krągłości mi troszkę zaburzyły te linie u góry wzmacniaczy. Dodaliśmy podświetlenie kondensatora, dodaliśmy podświetlenie subwooferów, żeby one się też ładnie tam wybiły w tej tylnej zabudowie. No i możecie zobaczyć, jak wygląda teraz ten bagażnik po całym wykończeniu na zdjęciach. Nie chciałem, żeby był przesadzony. Nie chciałem też, żeby się świecił jakąś dużą ilością barw. Czerwień, biały, koniec. Mamy dodane nasze logo do tego wszystkiego. Oczywiście na koniec wszystko jest tak zrobione, żeby klient mógł tego bagażnika używać. My podnieśliśmy bagażnik tak naprawdę od jego pierwotnej wysokości o 7 cm. Czyli te 7 cm zabraliśmy z głębokości bagażnika i na to wszystko przyszła przykrywka z normalnego materiału bagażnikowego, na którą możemy wrzucić co chcemy i tam się nic nie wydarzy. Oczywiście w tej przykrywce, w tej maskownicy jest też zrobione to w ten sposób, żeby basu z tych głośników basowych się wydostał. Oczywiście założona jest też wentylacja do tej części wzmacniaczowej, żeby wzmacniacze miały chłodzenie powietrzem i żeby się tam nie dusiły. Wszystko jest jakby spięte na ostatni guzik. Jak widzicie, moim zdaniem wyszło to bardzo fajnie. Jedyne, co będziemy musieli poprawić, to te głośniki wysokotonowe, które jeszcze mi się do końca nie podobają. Ogólnie pracy bardzo dużo i zawsze w takich realizacjach ja odpływam, jak to chłopcy mówią, i tych godzin jest więcej niż wyceniłem. No ale czasem tak jest, że jeżeli jest bardzo fajna realizacja z bardzo fajnym jakościowo sprzętem i chcemy ją pokazać, no to czasem ja odpływam. Gdzieś odlatuję i po prostu wymyślam takie rzeczy, których potem klienta nie kasuje, bo się na nie nie umówiłem, a klient daje mi wolną rękę, no to ja też czuję taką swobodę w projektowaniu tej zabudowy i już potem nie myślę o tym, czy ja za to skasuję, czy nie skasuję, tylko chcę, żeby ten efekt finalny był taki, jak ja chcę.
Więc nie biorę tych takich zabudów wiele do realizacji, bo pewnie byśmy na tym w ogóle nie zarabiali i ciężko by nam się było utrzymać, ale biorę czasem, bo chciałbym też się pocieszyć tą możliwością realizacji takich zabudów i ich projektowania, a jak klient mi ufa, to już w ogóle najfajniejsza sprawa, bo wtedy daje mi carte blanche i ja sobie mogę robić co chcę, tak jak tu było. Klient, uwierzcie mi, nie miał zielonego pojęcia, jak będzie wyglądać ta zabudowa. Od początku dał mi wolną rękę. Chcę, żeby to ładnie wyglądało, fajnie, żebym to zaprezentować, ale też normalnie używać, ale jak gdzieś sobie przyjadę i chciałbym to pokazać, to żeby to fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że mi się udało. Poddaję się Waszej ocenie. Poglądajcie sobie zdjęcia i bardzo proszę w komentarzu powiedzcie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Oczywiście wszystkim nie dogodzę, ja sobie zdaję z tym sprawę, ale może w większości się będzie podobać. Mam taką nadzieję. Oczywiście, jeśli to, co Wam pokazuję i opowiadam się Wam podoba, to zalajkujcie, udostępnijcie, skomentujcie na komentarze. Bardzo liczę, bo na wszystkie odpowiadam. Zwróćcie na to uwagę. Każdy komentarz dostaje ode mnie odpowiedź, więc bardzo proszę komentujcie, pytajcie w komentarzach. A może macie jakiś pomysł, co mam, jaką realizację mam zrobić, to na pewno wpiszę w kalendarz ten Wasz pomysł i zrealizuję. No i co? Tyle o e-tronie. Mam kilka następnych realizacji bardzo ciekawych, także śledźcie kanał, na pewno one będą. I pamiętajcie, że teraz ze względu na urlop jest troszkę zmiana i w sobotę mamy odcinek realizacyjny. Ja wrócę do tego, że w następną środę będziemy mieć nową realizację, a na weekend będziemy mieć odcinki techniczne, gdzie będę Wam radził, tłumaczył, opowiadał. Także tu mamy małe zawirowanie z powodu mojego urlopu, ale w środę wracamy do realizacji, a w następny weekend wracamy do odcinków technicznych. Także do zobaczenia i do następnego filmu.